Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony tygrys z podcastu Porywać Zwłok. Live Dzinn Nowem, amator kabli. Tak, dzisiejszy podcast będzie dotyczył, zresztą moi słuchacze już pewno wiedzą, bo e, są w stanie przeczytać tytuł takiego podcastu. Tak myślę, wydaje mi się. Mm -hmm. Chyba nie ma analfabetów już teraz w Polsce nie wiem, no, nie bez powodu robisz podcast, a nie piszesz bloga, więc co bym się zastanawiał. Mogę, może nie umiem czytać, pisać, nie? To też jest, takie, też jest taka możliwość, nie? Ja na razie umiem tylko pisać, czytać, czytać się dopiero będę uczył. Aha, ale to zawsze warto mieć jakiegoś kolegę, który będzie umiał czytać, nie? Coś napiszesz, to już jest coś, nie? Posłuchaj, zaprosiłem Ciebie tutaj, a raczej Ci się wpieprzyłem do chaty, nie? Tak jest prawda, nie? No, całkiem ładnie mieszkasz, nie? W każdym bądź razie, Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak bardzo lubisz te swoje emulatory napędów różnego typu. No bo historia napędów jest może i historią, ale wiąże się z tym, że jest to takie coś, co możesz posiadać rzeczywiście w ręku. Od czasów, kiedy upowszechniło się Komodore i Atari, czyli 8-bitowe komputery, no, można tu też dorzucić ZX Spectrum, pana mhm. Sinclair'a. Oczywiście CPCP Schneider i tam kurde jeszcze mnóstwo różnych maszyn. Wtedy w powszechnym użytku pojawiły się kasety. Dokładnie. No. A jakie jak mam odpowiedzieć teraz na to? <laughs> no nie, wiesz co, nie zadałem Ci jeszcze pytania, w mnie <laughs> ja to prowadzę sam ze sobą, w razie tego podcast, nie, więc musisz mi się wpieprzeć troszeczkę w ten. No ciężko, mi jest, ciężko mi jest akurat na to odpowiedzieć, ponieważ kasety to jest jeden z najtrwalszych właściwie, tak mi się wydaje, nośników. No fakt, no fakt. Bo jednak, jednak taśmy, taśmy są używane do dzisiaj, z tego co się orientuję, w, nie wiem jak to powiedzieć, no, są jeszcze rozwiązaniem do teraz. W serwerowych są rozwiązaniach tak Dokładnie, rzeczywiście. I no, tutaj niestety nie da się ukryć, jest to nośnik bardzo, jakby to powiedzieć, no trwały, przede wszystkim trwały, jednak... Jednak emulatory napędów, bo właściwie tutaj to jest ten jakby obóz, po którego stronie stoję, sprawiają, że nie zajmuje to tyle miejsca. No gdyby serwerownia działała na emulatorach napędów, pomijając, że to jest nielogiczne i bez sensu, to nie, nie byłyby takie wielkie te serwerownie. No wiesz, pierwsze rozwiązanie dotyczące, ten, dotyczące kasety, które mi tutaj zaproponowałeś, to był adapter kasety. Nie? Tak, tak. Więc y, mówienie o tym, że coś nie zajmuje tyle miejsca, jest błędnym pojęciem, bo może nie zajmuje fizycznie dużo miejsca. Z, mhm. z, znaczy, mówię o kwestii cyfrowej fizycznego zajmowania miejsca, bo ile może zajmować MP3 Wave, nie, który mhm. możesz odtwarzać z telefonu komórkowego czy z jakiegokolwiek innego mhm. nośnika? Ale chodzi o to, że żeby wgrać grę na przykład na Atari, potrzebujesz nieraz po 20 kilka minut. Dokładnie. Mm. No tak bywa, niestety, ale jest to, jest to jakaś alternatywa, taka no, najpierwsza można powiedzieć, ponieważ to jest y, najprostsze do zdobycia do teraz, y, jeżeli chodzi o adapter kasety, jest najprostszy do zdobycia w tej chwili, bo można to kupić w durnym sklepie, chyba nawet na stacji benzynowej takie coś kupisz, może nie, nie jestem pewien tego, ale są też, są też inne alternatywy, które są być może odrobinkę droższe, ale w dalszym ciągu są, bo jest na przykład też SD2 i EC, Czyli chyba najpopularniejszy w tym momencie emulator, nie wiem, ciężko powiedzieć napędu dla komodora, dla komodor 64 i tak, być tak, może tak, całej tak, rodziny, tak, chyba tak, 8-bitowych tak. komodor. Tak. No bo to się podłącza do szyny IEC, aczkolwiek to jest najtańsza alternatywa, chociażby z tego względu, że najłatwiej się tam wgrywa obrazy kaset, no, PRG i, i tym podobne. No teraz przeskoczyliśmy już na dyskietki, nie? które też się stały dosyć popularne, ale już raczej były sprzętem dla bogatszych osób. No, fakt faktem, że żeby zasilić Komodorę stacją dyskietek, musiałeś kupić drugie Komodore mm, y, tak, w puszce miało, z napędem. Tak, tak, w puszce z napędem. Nie? No, prawda jest taka, że mówisz tutaj o SD 2 c, No, super fajnie, ale są takie produkcje demoscenowe, w których SD 2 JeC po prostu się nie sprawdza. Ja mam dyskietkę, mam dwustronną dyskietkę, którą mogę sobie grzecznie mm -hmm. przełożyć, bo, tak, tak, tak. bo nie mam du duplexa na przykład mm -hmm. w większości moich stacji dyskietek. Ale fakt faktem, że obrócę i mogę doczytywać dalszą część dema, korzystać ze stronicowania z, z buforu takich historii na SD, tu i EC. Nie ma. Owszem, dlatego że SD2 EC z tego co się orientuję nie posiada kernela, nie posiada swoich loaderów czy jak to się nazywa. Niestety tutaj będę ignorantem i nie wypowiem tego odpowiedniego terminu. Aczkolwiek tu nie chodziło o to, że od razu przeskoczyliśmy na nośniki dyskietkowe, dlatego że SD2 i EC to jest bardziej się nadaje do wczytywania plików PRG, czyli takich, które można w dalszym ciągu nagrać na kasetę chociażby w trybie Audio au, twu, Turbo. W trybie turbo. A, 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 a dalszej... dyskietki można odczytywać, ale jeżeli jakiś program, czy właśnie demo chciałoby doczytać jakieś dane, no to tu już się pojawiają schody. W dalszym ciągu jest to tania alternatywa, odrobinkę droższa niż adapter kasety, ale są jeszcze inne alternatywy. Posłuchaj, mogę się zgodzić co do tego, co do tej historii związanej z dyskietkami czy calowymi że 50% ich po prostu jest martwych, które mhm. są dostępne na rynku, nie? Bo albo zdzierają je jakieś magiczne bakterie z kosmosu, albo też się rozmagnesowują w taki sposób, że później nie można przywrócić ich struktury. Owszem. Ale wyciągnąłbym tutaj z, poza nawias tego zniszczenia dyskietki 5,25, ponieważ mm. większość miękkich dyskietek, mimo wszystko pra, prawie 90% dyskietek, jeżeli nie są zawilgocone, działają okay. jak najbardziej w 100%. Nie? Są całkiem są całkiem odporne. Myślę, że to jest drugie po karaluchach, co by przetrwało zagładę atomową na świecie. Hmm. Aczkolwiek, aczkolwiek z kolei dyskietki 525 jest dużo trudniej nagrać, no bo jednak. No, tak. no jednak o napędy trudno. Jak chodzi o PC, no to wiadomo, no to jeszcze napęd do PC łatwo zdobyć. Nie kosztuje on dużo, ponieważ nie ma w sobie wbudowanego drugiego komodora, ale. No, ciężko jest, ciężko jest na przykład właśnie nagrać dyskietki na komodora. Ja już nie mówię o, o oryginalnych grach, na przykład, które są na dyskietkach już tam docelowo. No widzisz, dlatego uważam, że jednak dyskietki są jednak lepszym materiałem. Nie? Bo mimo, że są drogie, no to trzeba je tylko wystarczy szanować. Nie? Ewentualnie zrezygnować z, z dyskietek, czy półcalowych. No, albo mieć ich dwa razy więcej niż potrzebujesz. No właśnie, ale mieć właśnie tutaj się pojawia problem, bo skąd mieć takie dyskietki? Dyskietki 3,5 calowe jest coraz trudniej zdobyć, a już nie mówimy tutaj, a już ciężko mówić o dysk dyskietkach 5 i 1,4 cala, które coraz trudniej znaleźć. No ale nie potrzebujesz tysiąca dyskietek, wystarczy, że masz bazę, nie wiem, 20-30 dyskietek. Nie żyjemy w czasach, w których musisz kisić te wszystkie rzeczy na dyskietkach. No tak, ale najczęściej, żeby móc na przykład podmienić dane na tych dyskietkach, no to już potrzebujesz właśnie jakiegoś emulatora albo innego alternatywnego rozwiązania. Alternatywnego rozwiązania, niekoniecznie emulatora. A to zależy w jaki sposób chcesz nagrywać. Jak chodzi o dyskietki 5, 1, 4, no to nie jestem pewien, jak można je kopiować inaczej. Jest takie specjalne urządzenie, że podłączasz do pieca przez USB i wysyłasz od razu na stację dyskietek. Mhm. Czyli pozbywasz się problemu dotyczących. Ale no, tu mówimy przynajmniej o Komodorcu. O, o XU 1541. No, tak? Wydaje mi się, że komodory ze swoimi. Mhm. Yy, może inaczej. Jestem może troszeczkę ignorantem w scenie atarowej, więc atari no, ja tutaj lekko, trochę. Po, lekko pominiemy, ale wydaje mi się, że w kwestii komodorowej rzeczywiste napędy są dużo lepsze niż wirtualne. Biorąc pod uwagę to, że nie wszystkie dyskietki umierają, może inaczej, że umiera ich zaledwie garstka. No posłuchaj, co byś nie wymienił? No bo do czego możesz dojść? Możesz dojść do jakiego najmocniejszego sprzętu emulującego napędy w komodora. Do naj, najlepszego emulującego, no. najlepszy emulujący, tylko niestety nie zetknąłem się z nim przez wzgląd na cenę, bo podobno jest kosmiczna. Ja nawet nie sprawdzałem, to Ultimate. Tak, na Ultimate działa wszystko. Prawie. Podobno, podobno, nie jest to, podobno nie jest to w dalszym ciągu w 100% sprawne. No, ale, ale jest to, jest to, jest to, coś, jest to tak, coś, co tak, jest tak. pożądane przez wielu komodorowców obecnych. Aczkolwiek jeszcze nawiązując do tego, że dyskietki wcale nie padają, to chciałem zaznaczyć, że o ile dyskietki nie padają prawie w ogóle, o tyle napędy 1541.2, które są najbardziej powszechne, padają jak muchy. I sam masz osobiście mi? mam już takie dwa padnięte. Masz mnie, masz mnie, dobra, wpadłem jak siwka w kopot. 11? Yy... 1. 1, 1, 1 ale nie 1541. 40... Właśnie, nie, nie, mówiłem o 1541.2, że padały, a 1541 no to nie wiem, bo nie miałem, ale mam osobiście dwa padnięte. W jednym padła mi głowica. A w drugim padła mi płytka i nawet jeszcze nie, nie, nie siadłem do tego, nie wiem, co to tam się stało, skombinowałem sobie trzeci. Na razie działa, bo go jeszcze nie używałem. Jestem ciekaw, czy Pan Marian w ogóle zajmuje się dużymi stacjami dyskietek. W sumie trzeba by było napisać, nie? Zajmuje się małymi, nie? Zależy, zależy na czym oparł swoją wiedzę, bo jak oparty typowo na 3,5, no to może, no nie wiem, nie wiem. No jestem ciekaw. No, w każdym razie, dobra, wracając do tematu. No bo rozwiązań mamy jeszcze tutaj kilka. Nie? Mamy mm -hmm. SD Boxa. E... No SD Box to jest w dalszym ciągu SD tu EC, tylko że jest ładowane do Cardridge, jakby chyba tak, już softem od góry, tak, ale tak, też tak, osobiście nie miałem. Też nie miałem. Możemy tutaj przekierować na YouTube'a, jakby ktoś chciał do kanału Retrogralnia. RetroGralnia, gdzie jest materiał o SD Boxie. Gdzie można się też czegoś dowiedzieć, natomiast zostały jeszcze dwa takie rozwiązania, które, które właściwie o których się dowiedziałem dopiero w tym roku, i tutaj jedno z nich to jest dość, oba są w sumie dość łatwe do jakby osiągnięcia. Pierwsze to jest Pi 1541, czyli emulator napędu oparty na Raspberry Pi. Uważam, że tym tutaj argumentem mnie nie przekonasz, ponieważ oglądałem ostatniego live'a u retrogralni i to jest gówno. No, i właśnie tutaj to jest zabawne, bo sam się też zetknąłem z tym, i pierwsze, nie wiem, pierwsza godzina, czy pierwsze dwie godziny babrania się z tym faktycznie dały mi do zrozumienia, że coś jest z tym sprzętem nie tak. Aczkolwiek to jest kwestia tego, że jest to urządzenie powiedziałbym mało user friendly. Czyli, tak długo jak nie masz całej potrzebnej wiedzy, żeby to skonfigurować, no to nie uda ci się tego odpalić. I tego zdania trzymam się do teraz, bo jak już mi się udało jakimiś tam próbami i błędami do tego dojść, to faktycznie fajne urządzenie. Już pominę to, że jest mało, jak to powiedzieć, mało praktyczne, bo w przeciwieństwie do wszystkich innych sprzętów, to to jednak jest coś niewygodnego. Raspberry Pi na przykład ma wejścia ze wszystkich możliwych stron, Tych z dwóch chyba trzeba skorzystać, no i z całego tego GPIO, chociaż nie, bo tam jest nakładka. W każdym razie no trochę mało poręczne, moim zdaniem, urządzenie. Nie ma obudowy do tego specjalnej. Milion kabli, tak? Mm, dokładnie. No i też osobne zasilanie 5V, a najwygodniej by było osobno podłączyć do, do drugiego telewizora, żeby mieć podgląd na wszystkie dane. Niby jest wyświetlacz, ale to jest trochę małe. Czyli y, PI 1541, nie wiem, ze 150 zł, tak? E, no trzeba jednak kupić Raspberry Pi 3. 3B 200 zł z pudełkiem i zasilaczem, mm -hmm. tak? Do tego, e, do tego mały, płytka, fajny zasilacz. Do tego płytka też. No, no to zaczyna się tutaj robić koszt prawie ultimata, nie? No można powiedzieć, że tak. Z tym, że na przykład jak ktoś się interesuje jakimś tam, jakimś tam babraniem przy jakiejś elektronice amatorskim tak jak ja, no to zawsze może tą malinę wymontować i wsadzić gdzie indziej. No generalnie to już jest takie dywagowanie. Mamy jeszcze ostatnie rozwiązanie, które już ma trochę lat, aczkolwiek odkryłem je również w tym roku, tak jak malinkę. Jest to 64 HDD. Jest to to, rozwiązanie... to to mnie zaskoczyłeś przynajmniej w tym temacie, bo nie wiem nic na ten temat tego urządzenia. And teraz wychodzi, jak śledzisz mój kanał na YouTube, 64 <laughs> HDD. W ogóle nie subskrybuję go. <laughs> o ty. 64 HDD to jest też emulowanie napędu, z tym, że no podobnie jak przy Pi 1541. Różnica jest taka, że tutaj trzeba mieć dostęp do komputera, który ma złącze równoległe, takie różowe, duże, 25-pinowe, często używane do, do drukarek, ale nie tylko. Oczywiście w dawnych czasach, bo teraz tu chyba się z tego nie korzystasz, tak? Masz w swoim nowym komputerze? Nie, ale mam w laptopie. I tutaj, bo To, to, się, to się okazało Siep, całkiem... Ja to z taką dumą, żeś to powiedział, ja pierdzielę. <laughs> tak, no, dlatego, że tego laptopa dostałem od Ciebie i to mnie najbardziej ucieszyło, że no to, tylko do tego go w sumie używam. No, to, no dobra, 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 dobra argumentacja, okej. Okay. Yy, dlatego, dlatego z taką dumą to ale powiedziałem. Co jest takiego dobrego w tym urządzeniu? Yy, dlatego, że... Mm, no pomijając to, że też jest trochę trudne w obsłudze, i jednak trzeba postawić drugi komputer obok, ale jeżeli już mamy laptopa, który jest odrobinę bardziej poręczny niż PC, który wymagałby jeszcze klawiatury, monitora i tych innych wszystkich, no to można tam właśnie wrzucać obrazy, podmontowywać je na takiej podobnej zasadzie jak Demon Tools czy inne emulatory napędów do ISO. No można sobie wtedy podmontować nawet kilka obrazów, dyskietek, no chyba nawet można też, i to są jeszcze różne formaty tych dyskietek. Czy doczytywanie działa? Doczytywanie działa. O, no Sam ci, osobiście że... testowałem to tylko na jednej grze, albo na dwóch. Jedna gra to, było, to była Ultima 2, gdzie na przykład doczytywane są podziemia, doczytywane są inne mapy. Druga mm -hmm. gra to było Findish Freddy's Big Top of Fun, czyli popularny cyrk, który był też na kardyżu takim do Komodora, też mm -hmm. popularnym. I, I tam też każda. Jak to się nazywa? Każda kolejna dyscyplina, która jest w tym cyrku, też jest doczytywana z tego napędu i to działa. I z tego co się orientuję, na to 64 HDD, jak chyba też na, na P1541, można wgrać sobie inny y, kernel, dobrze mówię, który na, który na przykład można wgrać ten taki popularny, który przyspiesza dużo mocniej, dużo mocniej, dużo bardziej wczytywanie przez szynę IEC. Mhm. Tylko nie pamiętam niestety, jak to się nazywało. Ale może ty będziesz pamiętał. To jest ROM, który się wymienia w napędzie. A mówisz o DIF DOSie? Tak, GFI DOS, dokładnie. Tak. No to tak. się zamyśliłem na temat tego, co mówiłeś, i w sumie zgubiłem wątek. Zasadzie, ile takie urządzenie kosztuje? 64 HDD? No. Tak długo, jak masz peceta ze złączem równoległym, to nie potrzebujesz nic innego, jak zrobić kabel. A, tylko w taki sposób. To jest tylko kwestia oprogramowania, tak? Tak, dokładnie. No to to jest jakiś plus, nie? Jest to dobra alternatywa dla tych droższych napędów, może nie dla samego Ultimate'a, który jest ekstremalnie wygodny mhm. i ekstremalnie kompatybilny, ale nadal uważam, że przy 8-bitowej scenie, czyli przy Commodore, jak tutaj mówimy, jeżeli można zachwiać w posadach dyskietki 3,5-25 w związku z tym, że padają. Same napędy, mhm. to tutaj nie jesteś w stanie, wydaje mi się, zachwiać podstaw, czyli kaset. Nie? Mhm. No bo kasety wszystkie przetrwały, magnetofony przetrwały prawie wszystkie. Tak, tak, tak. Już widziałem w takim stanie magnetofony, które po prostu wyciągnięte z, z brzucha wieloryba razem z nurkiem, mhm. one jeszcze potrafiły działać. Nie? Tak, tak. Spotkałem się też z kilkoma takimi. No ciężko jest, ciężko jest to faktycznie obronić, ale jak chodzi o kasety, no to w dalszym ciągu najczęściej, jeżeli chodzi na przykład o własny soft, czasem wystarczy w obecnych czasach tylko jedna kaseta. Kiedyś się tych kaset miało dużo, bo każda to była osobna składanka, na której tylko jedna gra była warta uwagi, więc się trzymało tamtą kasetę tylko dla tej jednej gry. No oczywiście jak mówimy o tych czasach piractwa. Nie, no wtedy to nie było piractwo. W tamtych czasach nie było to piractwo. Ja na giełdzie stałem z legalnym oprogramowaniem. Znaczy... Znaczy ja wychodzę z założenia, że to było piractwo, tylko że to było legalne. Albo nie było zabronione radę. No, no nie ma co się oszukiwać. Jesteśmy ten. Żyjemy w takich czasach i żyliśmy w tamtych czasach. Nie? Mhm. Posłuchaj, teraz y, uważam, że tą batalię przy 8-bitowych, y, napędach, y, wirtualnych i rzeczywistych wygrywam raczej ja, ponieważ y, no pomijam kwestię tutaj samego posiadania gier mm -hmm. nie? bo są ja przyznam się szczerze, że zbieraczem nie jestem, ale no nie ma nic przyjemniejszego niż wyciągnięcie z pudełka prawdziwej dyskietki, prawdziwej dyskietki <gry> albo ewentualnie prawdziwej kasety. Które jest no, jeszcze bez turbo e, nagrana. No, oglądanie tych, no, tam chyba nie ma fala, ale zdarzało się jakieś takie turbo loadery, które wczytywały najpierw program, a potem. Często było tak, często było tak że na jednej stronie e, była po prostu nagrana w zwy zwyczajny sposób, a na drugiej stronie była z, mm -hmm. w turbo, nie? że się podłączało blackboxa i wtedy szła ośmiokrotna kompresja i można było dużo, dużo szybciej. Nie? No i niezawodność. Nawet w Atari oczywiście mm, to wgrywanie było dosyć zawodne. Tutaj też możemy do, do materiałów retrogralni, tak, tak bo Borg tutaj naprawdę wyczerpał bardzo dobrze temat. Do tego tematu oczywiście też będę podchodził na swoich podcastach, bo nie wszyscy używają YouTube'a. Ale dobrze, przejdźmy może teraz do 16-bitowej sceny komputerowej. No i tutaj już zostają nam głównie nośniki w postaci dyskietek 3,5-calowych. Zdarzało się też dyski twarde ale tutaj to nie do końca jest emulacja a więc może najpierw usiądziemy sobie na dyskietkach jak chodzi o dyskietki to najbardziej popularnym urządzeniem no i też najtańszym, najlepszą chyba najbardziej powszechną alternatywą jest no jest gotek i gotek jest na tyle uniwersalnym urządzeniem, no tak, że tutaj się no nie tak. musimy skupiać ani na Atari, ani na Amidze, ponieważ to pasuje do wszystkich urządzeń, które posiadają złącze FDD. To mogą być nawet keyboardy jakieś, Casio czy inne, Yamahy. No, Właśnie to, to był cel w ogóle po powstania po goteka. Gotek tak, tak. No ale jednak ktoś to rozwinął, udało się sflaszować tego goteka innym oprogramowaniem, dzięki któremu można też emulować napędy, m.in. w najbardziej popularnych komputerach, 16-bitowych nawet obecnie, czyli Amiga Atari ST i mm, Amstrad, ale nie pamiętam który, bo niestety nie miałem żadnego Amstrada nigdy. Zdaję sobie sprawę. No, czy wiesz co? też też komodorce można było wykorzystać, bo była taka na przykład stacja dyskietek 1581. Tak, ona była 3,5 calowa. Na 3,5 calowe napędy. Tutaj też można było zasadzić goteka, czyli w sumie goteka można było na 8 bitowcach uruchomić. Tylko, że do 8 bitowca potrzebowałaś <laughs> osobny interfejs, który przerobi ci szynę IEC na złącze FDD, podejrzewam. No bo goteka tak sobie do IEC nie podłączysz. No właśnie nie wiem, na jaki tam był złączu, nie? No, bo w tej stacji tak powinien być kontroler od razu. Najpewniej jest tak, że masz drugiego komodora drugiego sadzonego w obudowę od tego, mm -hmm. od tego mm -hmm. napędu, i wtedy tam zamiast te, tego całego mechanizmu wkładasz goteka do środka. co? ja sobie dobrze zdaję sprawę z tego, że przy 16 bitach i przy komputerach typu, nie wiem, Atari ST, Amiga 500, 600, 1200, no nie mam prawie żadnych szans, nie? Mm -hmm. No sprawa jest prosta, nie? No wszystkie prawie, no, może nie, no. Ponad 50% dyskietek jest martwa na świecie, mm -hmm. nie? Po prostu zżera je jakiś kosmiczny kurde pył i w ogóle e, nie wiem kto może jeszcze przechodzić tutaj z kosmosu i nam pożerać te dane z tych dyskietek. Napędy są niezawodne fakt, faktem, nie, bo naprawdę działają dobrze. Nie zdarza się, i długo, żeby jakieś nie? padało się No zresztą. padają, nie, ale mamy pana Mariana i niech pan Marian żyje nam 100 lat. Mm -hmm, dokładnie. I pan Marian nam naprawi wszystkie dyskietki, wszystkie stacje dyskietek na świecie, nie? E, oczywiście może do niego go znaleźć na e, Allegro, tak? Mhm. Czy ma swoją stronę, nawet nie wiem. Dlatego nie wiem. Ale Chociaż w każdym razie, jest taki pan, który naprawia stację dyskietek, i sprzedaje te stacje dyskietek, jest Oświęcimia, polecamy, bo jest naprawdę niezawodny. Jest niezawodny, jest niesamowitym facetem. Ale wiesz co? Do, wracając tutaj do tego wątku, no e, padają. Mojej obrony mhm. to są dwie. Znaczy, jeden argument mi właśnie wypadł z głowy, więc może mi się przypomni, ale jest jeszcze drugi argument związany z tym, że wkładając rzeczywisty nośnik mm -hmm. do Amigi, ona wydaje taki fajny odgłos. Tak, dźwięki stacji dyskietek. No i tutaj. Chociaż bardzo lubię ten dźwięk. Nie da się ukryć, że ja do swojego goteka nawet domontowałem mechanizm od stacji dyskietek, żeby... O właśnie, a to już jest alternatywa. Do takiego goteka można domontować mechanizm Kurde. stacji dyskietek i Masz wtedy... Mnie. A miałem nie kląć. <laughs> I wtedy głowica się rusza w taki sposób, jakby tam była fizyczna dyskietka, a jednak czytane to jest z pendrive'a. Ale tutaj nie da się ukryć, że pomijając już w ogóle możliwość takiego rozwiązania, można też podmontować głośniczek, bazer. Posłuchajcie tego, na no Kuba Koleś stworzył, wykorzystuje goteka i podłączył jeszcze stację dyskietek po to tylko, żeby emulowała odgłos stacji dyskietek. No to tu mnie zgniatłeś, nie? To też było u mnie na YouTubie, ale widać, że faktycznie nie subskrybujesz. Nie, no oglądałem to, tylko mm. moi podcasterzy, bo mo moi słuchacze mogą nie wiedzieć, tego nie po prostu Jasne. nie wiedzieć. Nie? No, no i... oglądałem to z wypiekami, nie? No jedna z głupszych rzeczy, na jakie wpadłem, ale i tak mi się podoba. Tutaj, tutaj mimo wszystko trzeba odpowiedzieć też na to, że większość miłośników starych komputerów, właśnie powiedzmy, że głównie tych 16-bitowych, bardzo często marzony. I też ta żona to jest taka rzecz, chociaż ciężko brzydko jest mówić, że rzecz, ale akurat w tym, w tym kontekście chciałem powiedzieć, że żona to jest taka. Jest taka wredna rzecz, która siedzi sobie przed telewizorem i przeszkadza jej, kiedy w drugim kącie pokoju słyszy co chwilę jakieś zgrzytanie napędu i krzyczy Kurde, Szczepan, wyłącz to! I faktycznie wtedy tu się okazuje, że gotek jest bardzo dobrą alternatywą. Właśnie mi się przypomniał drugi argument dotyczący na zniszczenia ten, zniszczenia goteka. Zapis. No, ja nie miałem nigdy problemu. Ale tak, fakt należy oddać, należy oddać tutaj punkt. Dlatego, że to, to, że Gotek wspiera zapis gdzieś tam, jakiś tam, to nie znaczy, że każdy, ponieważ tak. są różne flesze na Goteka. Yy, najbardziej popularny jest chyba, teraz to się zmieniło chyba, najbardziej popularny jest Flash Floppy i mhm. yy, nie wiem, jak on wspiera zapis, ale ja osobiście posiadam Goteka z Flashem HXC, za którego licencję zapłaciłem. Nie wiem, czy no, nie wiem, czy on jest legalny, ale zapłaciłem za licencję, mam nadzieję, że mam to legalnie. Ja też, ja też. I... No, czemu się uśmiechnąłeś? Ja też zapłaciłem za licencję. No ja nie mówię, ja nie uśmiecham się z tego powodu, tylko teraz. No nie mów, że nie... do mnie się uśmiechasz bez miło, nie? Nikt, nikt, mi nie uwierzy, nikt mi nie uwierzy, że zapłaciłem za licencję teraz, bo brzmi jakbym się tłumaczył i tylko dlatego się uśmiechnąłem. Wracając do tematu. <laughs> to jest tak samo jak ten. Jak Workbench i. co? O czym chciałem powiedzieć? Workbench i? Jak ten, jak e nowego mm -hmm. wrzucasz, nie? Też mm -hmm. kupujesz licencją, czy nie? No, no, no. Wiadomo, że tak. Kickstarter, o. Aha, Kickstarter. No nie, akurat. IKSTAR jest, jest, jest licencjonowany. Opcja, no jest, jest opcja kupić. IKSTAR jest licencjonowany. Tak, jest opcja chodzi. kupić legalnego, nie da się ukryć. A nie każdy chce, no bo to już by trzeba przełączniki jakieś robić coś, a tak? Tu jest na szybkości jeden z czterema startami w środku z przełącznikami, no ale dobra. Wracając do Goteka, to są najbardziej popularne chyba były trzy. Pierwszy to był Cortex i on faktycznie nie wspierał zapisu, wspierał tylko odczyt przy próbach zapisu, tam chyba działy się jakieś kosmiczne rzeczy. HXC póki co nie zaobserwowałem żadnych problemów, można nawet sformatować obraz i nagrać coś innego, ale szczerze powiedziawszy, nigdy nie czułem takiej potrzeby, może zdarzyło mi się z dwa razy. Mm, przy czym wiem, że jeżeli chodzi o x to wyskakiwały problemy i zalecane jest używanie d mm -hmm. Aczkolwiek to w dalszym ciągu nie jest podparte z mojej strony żadnymi, nie wiem, naukowymi argumentami, dlaczego tak jest i dlaczego tak powinno być. W każdym razie, jeżeli chodzi o zapisy, nie wiem, powiedzmy zapisy stanu gry, nie wiem, jakichś Settlersów czy coś. Właśnie, state i to, że zapisem zajmuje się Aplikacja sama, nie? która jest uruchamiana, hmm. a nie jakiś specyficzny program. I no tutaj tak. pojawiają się problemy. Zawsze można mieć zewnętrzny napęd i zapisywać sobie na zewnętrznym napędzie. No to mhm. to też albo, jest taka opcja. Albo, i tutaj ładnie sobie zgrabnie przejdziemy dalej, można zapisywać na dysku. Tylko pytanie, dysk emulowany czy prawdziwy? A, właśnie. I tutaj może to już nie jest do końca emulacja, bo to już, to już nie chodzi o nośniki, jednak dysk twardy to jest jedna rzecz, którą się ma, a nie coś, co się wymienia w komputerze. Dobrze, w poczekaj, zatrzymaj się, ale co uważasz za emulację w dyskach twardych? No nie no właśnie chciałem powiedzieć, że to nie do końca jest emulacja, bo mam na myśli fizyczny dysk twardy, a karta na przykład CF, albo karta SD. No to jest to nie? Trudno... No tylko, że nie masz osobnych dysków twardych z osobnymi grami, dlatego no nie tak, wiedziałem, czy to... No tak, no tak, no nie ma. No nie chyba to jest poza, ten, poza zasięgiem tego podcastu, coś mi się wydaje. Tak nie? też mi się wydawało. Ale owszem, można też zapisać na dysku twardym, to już no, tak. jest zupełnie co innego czy są jeszcze, są jeszcze inne opcje i tutaj już można wyjść, nie wiem, czy można już wyjść poza komputery 8-16-bitowe? No dawaj. Ponieważ alternatyw tego typu... Najwyżej cię wytnę. No, pewnie. Nawet polecam. Alternatyw tego typu jest mnóstwo i to wychodzi już dalej, bo jeszcze są konsole 16-bitowe, SNES, Mega Drive, nie wiem jak jest oś z konsolami w sumie nie na, na przykład na NESa też można jakiegoś tam kartę SD wkładać do kartridża, są takie y, wymysły, między innymi Krzysio Kart do Famiklonów, do, do Famicomów. Możemy ten temat zostawić tutaj w tym podcaście. Mm, czyli jechać dalej, tak? No wiesz co, ale fakt, faktem że nie wiem po której stronie miałbym się tutaj postawić. Posiadanie, to znaczy ja rozumiem ludzi, którzy naprawdę bardzo chętnie, bardzo chcą posiadać. Prawdziwy sprzęt? Prawdziwy sprzęt i prawdziwe, mm -hmm, na, przykład, na przykład, na przykład, nie, to, to, to jest tak samo jak posiadanie oryginalnych gier, nie? Mm -hmm. Bo można sobie przegrać i mieć spiraconego PS1 i. I, I nosić, ład... nosić płyty osobne no, tam jakieś i... pirackie markerem pomazane. Można też kupić, jak to było, PS Mini Classic Ojej. i kupić sobie za 500 zł emulator, mhm. ale to już jest inny podcast. Tak, tak, jest też dla PS1, ale to w ogóle to przeskoczyliśmy dosyć mocno, bo są kartridże, tak. są kartridże, tak. powiedzmy, że tak. zatrzymamy się na chwilę na Mega Drive, tak. na SNES-ie. Dobra, i, zostańmy przy kartridżach. I podep, podepniemy, podepniemy też tego Pegasusa, mhm. yy, bo są też, są też przenośne konsole, ale to już jest jeszcze dalej. Yy, no i tutaj też mamy coś takiego, że mamy te fizyczne nośniki tak. i mamy też możliwość wrzucania tego wszystkiego, już pomijając legalność tego działania, na kartę SD, wrzucenie to do Kardridża i posiadanie tego wszystkiego no, w, w jednym. Sumie to są, w sumie to są emulatory tak naprawdę. Nie? Mm -hmm. Bo to są urządzenia, które pozwalają odczytywać romy i tak. jakby je mapować do tego, żeby mogła dana konsola je odczytać. Nie? Mm -hmm, Dużo konsol wspiera takie rozwiązanie. Nie wszystkie są tanie. No tak, no to zależy wszystko od tego, w jaki sposób to jest skonstruowane. Bo to czy się... bardziej Nintendo, czy mniej. No właśnie. <laughs> Ale jeszcze że. A czy to... że Switch złama, został złamany? No, no już dawno temu, ale już został naprawiony. Aha. Podobne jest to... jakaś aktualizacja, coś, bo to chyba chodziło o jakąś dziurę w chipie NVD. Tak. i być może nawet Nintendo o tym nie wiedziało ale coś tam niby miało naprawić podobno naprawiło, ale niestety nie śledziłem tego tematu na bieżąco, także no nie ja chcę tutaj nie. ściemniać ja też nie, koledzy z Slacku wrzucali, więc... no tak, no właśnie stąd wiem chyba tak bym nawet się nie interesował niestety. Też, kto posiada Nintendo? no dobra, też posiadam Nintendo, ale małe Nintendo <grym> <grym> no i tutaj ciężko mi jest, szczerze powiedziawszy bronić tego, ponieważ sam posiadam wszystkie te konsole, znaczy wszystkie te, no posiadam NESa z NESa, znaczy Famiclona z NESa Mega Drive'a Master System do żadnej z tych konsol nie posiadam żadnego właśnie tego typu kadrzyża, no ale tutaj to jest głównie dlatego, że rozwiązanie jest bardzo mało, nie tak jak przy 8-bitowych komputerach. Abs absurdalnie powiem Ci, że ja do właśnie do tych wszystkich posiadam alternatywne rozwiązania. I teraz się zastanawiam, czy się nie powinniśmy zamienić, bo tak, będzie Tak, tak, tak. Tylko, że u mnie to już nie jest, jakbym miał teraz zostać dalej po stronie emulatorów, napędów, czy nośników, to tutaj mógłbym dalej bronić tego, gdyby nie to, że to budżetowo wykracza poza moje możliwości, biorąc pod uwagę, że gdybym chciał mieć do każdej z tych konsol osobne. Cardblish emulujący nośniki, no to musiałem dosyć dużo pieniędzy faktycznie na to wydać. No to fakt. Natomiast też nie jest tak, że ja przy każdej konsoli spędzam 24 godziny dziennie, więc jakby kompletowanie tego, no nie ma sensu. Mam po kilka gier na razie i no tak. To zawsze, nie wygląda. Się, zawsze się pojawia żona, która, ten, mm -hmm. która e, jest emulatorem Twojej rzeczywistości. <laughs> Dobra, zróbmy jakąś konkluzję, tak? E... Jesteś za wirtualnymi czy tam emulatorami napędów? Dlaczego? Między innymi dlatego, że jak to się mówi. Między innymi dlatego, że oszczędza nam to miejsca na osobne nośniki. Oszczędza nam to, nie wiem, czas na wymianę tych nośników. Chociaż to jest słaby argument. Nie wiem, czemu to powiedziałem, ale. Przede wszystkim... Przede wszystkim nie, wszystko nie jest prze... słaby, Nie jest słaby argument, jest rzeczywistym argumentem. Przede wszystkim wszystko jest przechowywane w formie cyfrowej i tak długo jak nośnika z tymi wszystkimi obrazami nie stracimy w jakimś pożarze, czy w jakiejś innej eksplozji, no to w dalszym ciągu to przetrwa. Jest jeszcze internet, fakt. No, jeszcze jest, ale są już, są już wojny na, tym, na, ty, na tej płaszczyźnie, między innymi właśnie znów Nintendo, nie? Mm -mm. Nie chciałbym być tym małżeństwem, które zostało pozwane do zapłaty tej astronomicznej sumy za udostępnianie romów m.in. między innymi licencjonowanych Nintendo. No ale no właśnie też jest gdzieś jakiś element piractwa, no bo rzadko kiedy ktoś korzysta z takich emulatorów po to, żeby sobie zgrać prawdziwy ROM ze swojego prawdziwego oryginalnego yy, licencjonowanego kartridża i żeby sobie to wgrać na konsolę bo jeżeli ktoś taki kartridż posiada, to po co mu wtedy emulator, nie? Posłuchaj, no, wydawało się kiedyś, że ten kto posiada pliki MP3, też jest z założenia yy, piratem, nie? Aha, w ten sposób, tak. tak. No, ale posłuchaj, ja znasz moją kolekcję płyt i yy. to wiesz o tym, że w samochodzie tylko słucham z wersji MP3, nie, ale w domu słucham tylko CD audio, nie? Yy. Więc nie mam żadnego nie legalnego MP3, a mam ich mnóstwo, nie? Więc może nie dzisiaj, ale może za jakiś czas będzie to miało sens, że chowasz swoją kolekcję kardyży do Pegasusa, gdzieś do szafy, a korzystasz tylko z ich mm -hmm. że, obrazów, nie? No tak, tylko, że to wtedy, wtedy argument o miejscu jakby przestaje mieć znaczenie, bo dalej masz to miejsce gdzieś tam zajęte jednak tymi legalnymi nośnikami. No, ale no, nie, nie grasz w piwnicy. No, no nie, nie. No niektórzy grają, ale... No tak, tak no, ale, no, ale no, wiadomo, wiadomo Normalnie ludzie nie grają w mm -hmm. piwnicach, nie? <noise> więc oszczędzamy miejsce jakby czas, nie wiem, na, na, na wyciągnięcie tego kartridża gdzieś no wygodę, tam szafy. tak. No wiadomo, możemy to na szybko gdzieś tam na pendrive'a wrzucić hmm. i jednego pendrive'a 16 giga gier trzymać na półce i możemy trzymać każdego pendrive'a osobno, czy tam kartę SD osobno do każdej platformy, jeżeli posiadamy ich nie wiadomo ile no a jeżeli posiadamy jedną no to już tym bardziej możemy tego pendrive'a trzymać w pudełku z jakimś komputerem 8-bitowym, między innymi Wiesz, jaka jest przewaga rzeczywistych nośników. Oprócz tego, że go możesz sobie dotknąć i go sobie posiadać, to dużym plusem jest to, że one są bardzo, bardzo drogie. A wiąże się to mhm. z tym, że jeżeli na przykład kupisz sobie oryginalną cywilizację na Amigę, to ją zerujesz. Mhm. Dlatego, że to jest jedna z niewielu gier, którą posiadasz oryginalną na Amigę. Tak, tak. I tutaj właśnie też są. Podobnie jest z Kardriżami na Game Boya, o czym kiedyś rozmawialiśmy. Mm -hmm. Że faktycznie nawet jeżeli, nawet jeżeli da się wsadzić jakiegoś karta z milionem gier, to o wiele lepiej jest właśnie nie posiadać tego miliona gier, tylko tak. właśnie zająć się jedną grą i faktycznie w nią tak. wejść. Tak. Bo łapałem się na tym, tutaj się przyznam i może jakoś to pominaliśmy, ale nie wiem, czy to ma takie znaczenie, jeżeli chodzi o Amiga i system Buchadeloat, mm -hmm. to jest to. Y jest to coś, gdzie mamy no, całą bibliotekę, znaczy całą bibliotekę, tak jak sobie skompletujemy. Mam bardzo dużo gier, włączamy każdą po kolei. Yy, ta mi się nie podoba, włączamy inną. Ta, skaczemy po tych grach jak po kanałach w telewizji. Czyli pozytyw i przekleństwo jednocześnie. Tak, mamy dostęp, mamy dostęp do, do, do wszystkich. Znowu się mieszam. Yy, mamy dostęp do bardzo dużej ilości gier w jednym miejscu, na jednym dysku, które możemy odpalić od ręki. One się wczytują błyskawicznie, prawie jak na kartridżach, w przeciwieństwie do tego, co było na dyskietkach. I w nic nie grasz. Tak, i każdą grę odpalasz może z 5 minut pograsz, dobra, wyłączam, włączam inną. Skaczesz, tak jak mówiłem, skaczesz po tych krajach jak po kanałach w telewizji i mówisz, że nic nie masz. To podobnie jak kobiety. To jest tak samo tak jak z muzyką, nie? O. Posłuchaj, masz Spotify'a, masz milion plików mm -hmm. i możesz nic konkretnego nie przesłuchać, ale jeżeli kupisz sobie płytę to musisz się w nią wbić od początku do końca. I to jest to, co żeśmy wiele razy tak, tak, rozmawiali tak. na ten temat. Tutaj jesteśmy naprawdę w, po obu stronach. Ale, ale posłuchaj, ja trochę Cię przekonałem do tego, że to ma sens. Znaczy nie, masz rację. Jeżeli chodzi, nie wiem, czy w ogóle jest sens to dalej Tak, yy, Tak, puszczać. tak, nie, no, yy, niech zostanie yy, na masz, tym masz absolutną, masz absolutną rację. Też nawet znajomy jeden mnie przekonał, że yy, Spotify jest fajną rzeczą, ale jednak trzeba umieć posłuchać cały album. Po tak, kolei od początku tak, do końca. Tak. Ja się złapałem na tym, że Spotify zaczął mi wysyłać powiadomienia, że wyszedł nowy album. I w momencie, w którym dostałem powiadomienie o nowym albumie z tego roku, no to faktycznie odpalałem go od pierwszego utworu i słuchałem go do końca. Potem mm. już sobie go dodawałem do listy i gdzieś tam, bo jestem jednak miłośnikiem losowej muzyki, gdzieś mm. to sobie leci w szufli, mm. ale cały album przynajmniej raz odsłuchałem, nie? No to no muszę... jak, jak muszę przesłuchać cały album, to biorę do samochodu płyty i wtedy słucham cały album, ale mam też ją wrzuconą na, 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 na swój telefon mm. komórkowy, on wie co lubię bardziej, co lubię mniej, jak losuję. Toż mm. lubię losową muzykę, oczywiście, nie? Bo nie, nie zawsze wiem, jaki, na, jaki mam klimat. Znaczy, najbardziej losowość tutaj wybiera mi trójka, nie? Jak no, na to nie patrzeć? Tak, tak. Albo ewentualnie radioafera. No dobrze, posłuchaj. Była całkiem ciekawa dyskusja i myślę, że ten podcast. Mimo tej długości trwania może być czasem nawet ży ciekawe, żywotny. Nie? Nawet ciekawy, nie? Dobra, to był pierwszy, nie wiem jeszcze nawet jak nazwę tą serię, w każdym razie to jest pierwszy odcinek serii Versus. Nie wiem, versus. Versus. <laughs> jak zostanie Versus to? No. Moim dzisiejszym przeciwnikiem był... Weżin Nowem, amator kabli. E, oczywiście znajdziecie go na YouTubie, można sobie popatrzeć jakie arcydzieła tworzy z kabli, bo tworzy naprawdę całkiem ciekawe historie. No, ja jestem Tygrys, a to jest podcast Porywat Z Włoch. Oczywiście można mnie posłuchać już teraz na. Na Spotify? U? Na Spotifyu, właśnie zgubiłem nazwę. Tak, na Spotifyu, na iTunesie. No i można komentować ten podcast na forum ephack.pl. U dołu jest dział podcastów, no i tylko ja tam wrzucam. No, ale ktoś musi wrzucać. Mhm. Tam można wejść i zawsze mi coś tutaj miłego albo niemiłego napisać. Polecam. Ok. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.